Cześć. Zobaczcie, jakie cudze Niko. Telewizor Unitra Neptun 432. Jeśli dobrze czytam. Czarno-biały telewizor kineskopowy, lampowy jeszcze. Owego czasu obiekt pożądania wielu polskich rodzin. I pewnie wiele osób również miało takie telewizorki i oglądali tutaj pewnie tylko ze dwa kanały, jakie owego czasu istniały. No ale technika idzie do przodu. Czas technologii lampowej praktycznie przeminął, poza nielicznymi zastosowaniami współcześnie. Czas technologii kineskopów również przemija. Ale jeśli macie takie cudeńko w domu, jeśli gdzieś jeszcze stoi zakurzony w szafie, to na pewno spotyka się u Was stara technologia z nowoczesnością. Czasami możecie się zastanawiać, czy jest możliwość połączenia tych dwóch światów, czyli czy na tym kineskopku czarno-białym, zasilanym lampami, pewnie radzieckimi jeszcze, czy można wyświetlić obraz z urządzenia na wskroś nowoczesnego, na przykład dekodera DVB-T, albo chociażby jakiegoś filmu z pendrive'a. To zaraz Wam coś pokażę. Jak widzicie, jest to możliwe. Nie ma tutaj żadnej magii, żadnych sztuczek. Telewizor też nie jest przerabiany. Za to wykorzystałem bardzo sprytne urządzonko, które zaraz pokażę Wam ten drugi ja. Żaden drugi, raczej pierwszy. Drugi to był tamten. A tak na serio, chcę Wam zaprezentować takie urządzonko, dzięki któremu ta cała magia, którą widzieliście na ekranie, jest możliwa. Jestem teraz z tyłu tego telewizora i zobaczcie, co tu w ogóle można zrobić. Pozwoliłem sobie doświetlić troszeczkę obraz, żebyście mogli tutaj zobaczyć. No i popatrzcie, stare telewizory no nie miały jeszcze eurozłącza. Ta obudowa już jest przystosowana i już ma takie otwory niewycięte. Niestety ta technologia jeszcze nie umożliwiała podłączenia poprzez eurozłącze. Mamy tylko zwykłe wejście antenowe, standardowe, takie jak przetrwało, praktycznie niezmienione do tej pory. No poza tym, że oczywiście tutaj możemy tylko puścić sygnał analogowy, nie ma co liczyć, że tutaj ten telewizor odbierze DVB. No niestety nie odbierze, także jakoś trzeba inaczej ten problem obejść. No zobaczmy, co mamy w dekoderze. No w dekoderach no nie uświadczymy już wyjść antenowych, takich po prostu, które by tam pasowały. Często w dekoderach możecie spotkać dwa gniazda antenowe, aczkolwiek tutaj musicie mieć na uwadze to, że gniazdo wyjściowe, to jest akurat wejściowe, to jest wyjściowe, gniazdo wyjściowe jest tylko taką przelotką z tego na to. Także nie będzie to tak, że jak tutaj sobie podłączycie telewizor tym kabelkiem zamiast anteną, to po prostu dekoder wyprodukuje Wam tutaj kabelek audio. No, on nie wyprodukuje, nie podłączymy też eurozłącza, no ale na szczęście istnieje urządzenie, które potrafi coś takiego zrobić. Zobaczcie, mam tutaj takie bardzo sprytne urządzonko w tej plątaninie kabli. Jak widzicie, niewiele się zmieniło. Kiedyś potrzebne było dużo kabli, teraz nadal potrzeba dużo kabli. No, jeszcze trzeba poczekać na rozwiązania bezprzewodowe. Zobaczcie na to urządzonko. To jest tak zwany modulator. I to jest właśnie coś, co nam potrzeba. Zobaczcie, ten modulatorek jest również urządzeniem aktywnym. Jest tu zasilane. Zobaczcie, ma włącznik. Jeżeli tutaj włączę to urządzenie, można sobie wybrać kanał, na jakim jest wyświetlane. Z boków, jak i z tyłu są różne tutaj jego wyjścia, wejścia. Zobaczcie, on również posiada dwa złącza, takie okrągłe, jak do anteny. Tu podłącza się antenę, a to właśnie to złącze wyjściowe różni się od tego złącza, które przed chwilą Wam pokazywałem w tamtym dekoderze. Różni się tym, że tutaj to już nie jest przelotka stąd dotąd,
Tu w środku pod to złącze podłączony jest układ elektroniczny, który produkuje tutaj sygnał telewizyjny, no taki jak był odbierany przez antenę. Dzięki temu tutaj wystarczy podłączyć kabelek, który tam przed chwilą odłączałem. Podłączamy tutaj ten sam kabelek, drugi jego koniec. Włączamy urządzenie i w tym momencie na telewizorze wyszukujemy na którymś wolnym kanale, wyszukujemy częstotliwość, na której to urządzenie wysyła sygnał. No i już prawie jesteśmy w domu. Teraz wystarczy podłączyć tutaj eurozłącze do tego tutaj gniazda. Tutaj mamy również w razie co wyjście, więc to może taką przelotką również być. Także nie zabieramy eurozłącza w dekoderze, tylko możemy to postosować jako taką wielką elektroniczną przelotkę. Oczywiście możemy również podłączyć tutaj cincze, czerwony i biały jako audio i żółty jako sygnał wideo. I to, co tutaj wejdzie tymi cinchami albo tym eurozłączem, będzie przekonwertowane przez to urządzonko i wyemitowane tutaj na to złącze tym kanałem i do telewizora pójdzie. Także jak sami widzicie, no da się. Także można przywrócić życie starym telewizorom, można troszeczkę spróbować się jeszcze pocieszyć tą technologią. Technika jest taka, że no, bezpośrednio tego nie podłączymy, ale na szczęście pomaga zbudować takie urządzenia i umożliwia zbudować takie urządzenia, dzięki którym jest to możliwe. Dzięki za oglądanie, no i do następnego filmu.